Zobaczmy te skróty. Zasady, którymi się kieruję i będę się kierował całe życie. Ale to jest tak, że ty jesteś do nich troszeczkę sprowokowany? Nie, nie jestem do nich sprowokowany. W sensie, że nie... To nie, że się starałeś, jak trener za złamaną nogą skończył. Stary! Zachowałbyś... Ja powiedziałem, że się starałem nikomu krzywdy nie zrobić, a nie, że jej nie zrobiłem. To nie jest moja wina, że drzemie we mnie tak wielki potencjał. Uderzyłem go na jakieś 30% siły. Albo nie jadł danonków w dzieciństwie, pił mało mleka, albo jestem niepowstrzymaną bestią. Się inaczej, bo po prostu wiesz, że to byłoby nieakceptowane przez twojego tatę, przez twoich znajomych. Nawet jeśli zachowujesz się tak, jak uważam, żeby się zachowywać. Zachowuję się tak jak chcę, tak jak powinienem, tak jak moje zasady mi pozwalają, rozumiesz? Czyli twoje zasady są takie, że możesz obrażać wszystkich dookoła, a ciebie nikt nie może. Nie, dlaczego mnie nikt nie może? Nie może oceniać nikt twojego zachowania, ale tak? Kogo, powiedz mi tak, kogo ja na przykład obrażam bez powodu, kogo na przykład wyzywam do walk? Ja nawet zauważ, że ja nikogo nie wyzywam do walk, nikogo nie obrażam, ja mówię, to wszyscy mnie kurwa obrażają, bo to każdy chce ze mną walczyć. Właśnie, nie, to jest właśnie ta różnica, że ale wiele ludzi wyraża zdanie na temat twojego zachowania. Nie, tutaj Diego ma trochę racji, bo w momencie, w którym... Denis obrażał Alana, było ok, a jak Alan go obraził, to wyskoczył na niego i go prawie zabił. Więc no tutaj ma rację akurat Don Diego. Mówię, bardzo porywczy jest po prostu Denis, co no, mnie osobiście się nie podoba, nie? A to nie jest jednoznaczne z obrażaniem ciebie. Aha, nie. Bo na przykład, kurwa, skoro zachowujesz się źle, chujowo i ktoś mówi, że tak się zachowujesz, to wyrażasz swoją opinię. Ktoś powie, Deni, zachowujesz się chujowo, no słabo zachowuje się opinia czyjaś, rozumiesz? Słuchać no mnie, tak. Czy nie? Słuchać? Tak, słuchać. To jest czyjaś opinia, spoko, ale bez wyzwisk. Co za kurwa łeb jebany się pruje, kurwa, co to ale, za gadka ale są w ogóle? Ale przecież ty do każdego, jeżeli z kimkolwiek rozmawiasz, powiedzmy, masz jakikolwiek konflikt, ale używasz tych epitetów, dlaczego nie? Mówisz, że z każdym? Ja tylko mam z tobą i z Alanem konflikt, z kim jeszcze, powiedz mi? No kogo wyzywam do walki, kogo obrażam? Wszyscy mnie obrażają i wyzywają do walk. Wszyscy. Powiedziałem ci, dla przykładu, jak już na ostatniej konferencji... To podawaj przykłady takie, które mają miejsce, kurwa, a nie twoje przykłady, bo coś tam no, słyszałeś albo coś. Powiedziałeś, że wypłacisz Tańculi i Arkowi Tańculi i temu kamerze żyliście po liściu za to, że wyrazili zdanie Stańculom, na twój temat. Z Tańculem już wyjaśniłem. Tańcula no. Na liście nie zasługuje. Ale wiesz, czyli na co zasługuje? Tylko na zjebę, tak? Nie na liście. Tak, zasługuje. Na to, żeby pokazał cztery oczy. Żeby, żeby tak się zachował po prostu, dobra, i tyle. No. A na liście nie zasługuje. Aha. Bo się z tego wytłumaczył. Okej. Okay. Tak. A kamerzysta? Też? Zasługuje. Zasługuje, aha. Czyli w końcu to jest tak, dzielisz na tych, którzy zasługują na liścia, na tych, którzy zasługują na rozmowę i na tych, którzy na nic nie zasługują, tak? No tak. Na przykład grzeczne dzieci zasługują na cukierki, a niegrzeczne dzieci nie. To jest taka różnica. Jedna rzecz. Czyli w życiu cukierków nie dostałeś. Dostałem. Nie całe życie. Całe życie nie jestem niegrzeczny. Czy ty się kiedyś nie boisz konsekwencji prawnych ze względu na to, że jesteś teraz na piedestale, ludzie cię wszędzie obserwują, widzą twoje social media i kiedy grozisz jednej, drugiej, trzeciej osobie, nie boisz się, że właśnie takie akcje jak liściowanie kogoś z internetu może wpakować cię z powrotem? W miejsce, do którego byś nie chciał na pewno wracać? Wątpię, że po liście pójdę siedzieć. No tak, ale wiesz, o co mi chodzi, że jednak... Ale grozby karalne. Troszeczkę inaczej do osoby... Nie przerywaj, troszkę inaczej wygląda rozmowa z tymi osobami, co się podpływają w internecie na żywo, niż właśnie kurwa na takich konferencjach albo gdzieś kurwa przy ochronie czy gdzieś, czy przez kamerki, czy przez jakieś Instagramy, czy coś. Inaczej to zupełnie wygląda. Ci ludzie z szacunkiem podchodzą, przepraszają od razu, rozumiesz, nie chcą mieć problemów. Mhm. Ale ja się pytam, czy ty się nie boisz tego, że to może być jakaś konsekwencja, że jednak teraz wszyscy wiedzą, kim jest Denis. Teraz przykładowo, kiedyś ale mówiłeś, że wyjdziesz ze wszystkimi na solówkę, każdy, kto by cię wyzwał, prawda? Tak. No. Teraz jesteś w takich czasach, że każdy, jakbyś brał tą solówkę, każdy by dokładnie wiedział, kim jest Denis Bad Boy Załęcki i nie boisz się tego, że kiedyś po prostu wpadniesz na taką minę, że ktoś będzie cię nie prowokował, tylko go skasujesz i przez to poniesiesz konsekwencje, których byś normalnie wcześniej nie poniósł? Mhm. To jest od razu pierwsza rzecz, o której pomyślałem, są takie rzeczy, których ja nie rozumiem. I to nie tyczy się tylko Denisa, ale wielu uczestników tych freakowych gal. Dlaczego ludzie publicznie mówią o różnych średnio legalnych rzeczach? Przecież to może się z jakimiś konsekwencjami spotkać, że po prostu jest to istny materiał ewentualnie dowodowy. Też mnie to dziwi. Pamiętam, jak była taka sytuacja odnośnie opowiadania historii o tym, że ktoś kogoś młotkiem napadł i mu wpierdol później dostał. Myślę, że to nie jest miejsce na
wyjaśnienia takich spraw. Zastanawiające dla mnie. W jakim wieku jest Denis? Denis jest chyba rok młodszy ode mnie, jak się nie mylę. Chyba ma 24 lata. Za trudne pytanie. Nie, nie jest za trudne pytanie. Nie boję się konsekwencji. Okej, ale przemyślałeś to tak ogólnie, tak, że wiesz, że to może się tak się po prostu skończyć, ale nie będę kurwa jakoś błazna lał. A Denis jest w moim wieku, okej. Pójdź na kamerach czy coś. Ja mogę to zrobić w inny sposób. Okej. Mam swoje na to sposoby. Dobrze, chciałem... To te sposoby, Mam swoje na to sposoby, o których mi grozisz, tak? Ja ci grożę? A nie groziłeś mi, że po walce będzie źle ze mną? A to ja nie powiedziałem, w jaki sposób będzie źle z tobą. No daj, nie, ale ja odczułem to tak, że mi grozisz, że wiesz, że nie ważne, czy wygram, czy przegram, to i tak będzie gnój po mnie. Odczujesz to dopiero. Okej. Gdyby Alan... Tego też trochę nie rozumiem, dlatego... Znaczy trochę, w ogóle tego nie rozumiem, bo w momencie, w którym... Jeżeli Denis sugeruje, że z kimś będzie źle po walce, to teraz pytanie brzmi, ile osób będzie chciało się bić z Denisem, jeżeli ma świadomość tego, że mogą iść za tym jakieś chujowe konsekwencje. Moim zdaniem działa na swoją niekorzyść, mówiąc takie rzeczy. No i ogólnie, no takie... No nie powiedział, o co chodzi, ale to jakieś tam domniemania zostawia. Chyba że jest to jego taki sposób, żeby wejść komuś do głowy, żeby go zastraszyć i żeby... to jest taki mind games, taki wiecie, na zasadzie... Chuj! Niech się boi przed walką, ale moim zdaniem nie, bardzo nieczysta zagrywka, jakikolwiek powód by nie był, no. Mówię, to są zasady, których ja nie zrozumiem. Myślę, że nikt mi tego nie tłumaczy. To jest dziwne, po prostu, jest to dziwne. Tylko wiecie, no bo z jednej strony Alan słyszał podobne teksty i Alanowi nic się nie stało, więc być może jest to tylko taka gra na psychikę. No, ale no nieczysta, nie? Mówił takie rzeczy? Jest to bardzo chujowe. Bardzo jest to chujowe, no. Ja na przykład idąc z kimkolwiek do jakiejś walki na fejmie, to liczę, że nasz konflikt, prawdziwy konflikt, zacznie się w oktagonie i skończy się w oktagonie. Który z nas wygra i tyle. Ewentualnie stoczymy rewanż, ale wszystko będzie zamknięte w tym oktagonie, tak powinno być. To wielki Denis rzucałby stołami, a tu nawet mu ręka nie drgnęła XDDD. To jest jeden z kolejnych komentarzy. Okay. Chciałem, żebyś powiedział, jak to właśnie jest, bo twój tata też wczoraj się wypowiedział na ten temat i też to przytoczę. Ja mogę powiedzieć, jak to jest. Alana nie uważam za godnego rywala, żeby... Nie uważam go za godnego rywala. Kubiszyna uważam za mega bardzo dobrego zawodnika. Myślę, że jednego z lepszych w Polsce. Tutaj to wiadomo, zawsze tak mówiłem. Ale jeżeli chodzi o walkę... Kurwa, szczerze, jest to jedna z najlepszych frikowych walk. Nie do końca jest frikowa, ale to będą takie no kurwa, oni obaj są w chuj dobrzy. I uważam, powtórzę się, ale gdyby nie ta walka, Hajlik byłby dużo, dużo mniej wyhajpowany. Wystarczy jeszcze zauważyć nawet, ile osób oglądało te rundki wczoraj, a ja rzuciłem okiem na liczby, to było 75 000 ludzi. Jak biły się osoby, które na papierze mają być popularne, oglądało to 15 000 ludzi, 20 000 ludzi. Oni sprzedają, tak szczerze, oni robią content w chuj. Powiedział parę słów za dużo i będzie rozliczony. Nie jesteś z tego świata i nie musisz tego rozumieć. Zobaczmy, czy to jest prawdziwe konto. Nie wiem, czy jest to prawdziwe konto, czy nie, bo... Data dołączenia to 2 czerwca, podejrzewam, że nie. Ale i tak mogę to odpowiedzieć. No nie muszę tego rozumieć, no i właśnie o tym mówię, no nie rozumiem tego. No dlaczego mam nie powiedzieć, że czegoś nie rozumiem, skoro tego nie rozumiem. Ale podejrzewam, że jest to fake. Jeżeli faktycznie chciałby się Denis odezwać, to napisałby na Instagramie, myślę. Ej, napisała jakaś dziewczyna w ogóle na Instagramie, bo sprawdziłem na Instagrama. Siema, przychodzę po doświadczenie z live'a. Kurwa, Dominika? Nie sądziłem, że zadziała. Ale zróbmy to. Czy pamiętam EFM Show 2? No pamiętam. Mam mieszane uczucia co do EFM Show 2. W sensie organizatorzy, bardzo spoko ludzie. Naprawdę mega, mega w porządku osoby. Trochę rozgarnięcia im zabrakło, jeżeli chodzi o takie zorganizowanie tutaj przestrzeni dla nas, żeby transmitować ważenie. Tam mocny fuck up poszedł, długa historia.
Ale ludzie, którzy organizowali, bardzo w porządku się wydawali. Ludzie, których tam poznałem, też się bardzo w porządku wydawali. Poza organizatorami. Jakieś tam, nie wiem, zawodnicy, czy nie wiem, ludzie od mediów, tam między innymi Myśliwgiewskiego, tak bardziej poważnie, prywatnie poznałem. Jedyny minus, no w tej Bułgarii dziwne rzeczy się działy. W sensie, kurwa, zjeść coś było ciężko. No dziwna ta Bułgaria była. Dziwna była. No nic napiszę na Insta? No spoko. Chyba, że mam w ogóle z nim wiadomości wymienione. Ale nie, mam, bo ja pamiętam, że w sumie kiedyś rozmawialiśmy dawno, dawno temu. Zapraszał mnie na galę swoją The War i mówiłem, że przyjadę, a finalnie nie przyjechałem, bo miałem zapalenie zatok i musiałem się kurować. Tutaj zdanie zmienię, to że go nie lubię, jego nie trawię, nie mogę na niego patrzeć, to wiadomo, tego zdania nie zmienię. Jest bardzo dobrym zawodnikiem i ja, bijąc go z liścia, dostaję kontrę, rozumiesz? I będzie bitka, będzie napierdalanka, a kurwa, bijąc Alana, Alan mi nie odda, rozumiesz? Czyli mówiąc... Bułgaria jest tania, ale bardzo specyficzna, słabe żarcie, dziwny klimat, syf hotela, generalnie nie polecam jako destynację na wakacje. Znaczy, no nie wiem, no syfu w hotelu chyba nie było, nie kojarzę. Hotel był ok, zwyczajny, był ok. Obsługa była na bardzo niskim poziomie, bardzo niechętna do tego, żeby gdzieś tam faktycznie pomóc, w sensie zdarzało się... Obsługa była iście boksdelowa. Podchodziłeś do recepcji na przykład i mówiłeś: dzień dobry, czy moglibyśmy poprosić szklanki? A oni odpowiadali: tak, tak, 5 minut. Miało 30-40 minut, nikt do ciebie nie podchodził i to było jedno wielkie RNG. Czy te szklanki dostaniesz, czy ich nie dostaniesz? I albo dostawałeś je za 2 godziny, albo nie dostawiałeś ich kurwa nigdy. Więc pod tym kątem hotel słaby, ale jeżeli chodzi o czystość, to było ok. Jedzenie było największym problemem. Było zimne. Ale to autentycznie wszędzie prawie było zimne jedzenie. Szedłeś do restauracji, zamawiałeś sobie, nie wiem, kotleta kurwa z ziemniakami i dostawałeś zimne ziemniaki, kurwa nie wiem jak. Albo kurwa kotleta, który też był zimny. Był dobrze zrobiony i był kurwa i był zimny jednocześnie. Mega dziwne miejsce, specyficzne. Ale kobiety bardzo ładne. Takie ciemniejsze, fajne, mi się podobały. W skrócie, nie. Fajne masz zasady. Hotelu nie pamiętam. To było w Sofii, ale hotelu nie pamiętam. To był hotel ogólnie, który miał chyba jakąś współpracę z EFM Show, bo jeżeli się nie mylę, to ich reklamówka widniała na hotelu. No wyjazd ogólnie pozytywny, przez to, że no taki kurwa... No taki trochę wakacyjny, niby praca, ale jednak wakacje. Chociaż jest jedna rzecz, która mi się spodobała, bo rozmawiałem z menadżerem Normana Parke, to powiedział w sensie takie miłe rzeczy. Z Prymkiem. Miłe dla mnie, że dla niego było to zaskoczeniem i uważam, że to bardzo fajne było z jego strony, w sensie no miło mi się zrobiło. Powiedział, że bo on był też odpowiedzialny za pomoc w organizacji tego eventu, był zatrudniony przez nich. Jeżeli się nie mylę, to on też zaproponował, żeby do współpracy zatrudnić mnie oraz Sergiusza. I powiedział, że jedna rzecz go zdziwiła odnośnie mojej osoby. I osoby Nitra. Mianowicie, że my w przeciwieństwie do influencerów innych, z którymi kiedyś współpracowali, sami prosiliśmy się o pracę. Jak już przyjechaliśmy, mówiliśmy, co mamy zrobić, co chcecie, żebyśmy zrobili dla was i tak dalej, i tak dalej. Że wyrażaliśmy chęci działania, a nie mieliśmy wyjebane. No ale też wychodzę z takiego założenia, że ktoś mi zapłaci, gdzieś już pojadę, pofatogujemy się, żeby coś wspólnie zrobić, to kurwa robimy, a nie jedziemy na wakacje i sączymy driny, nie? Chociaż ja tam nie ukrywam, najebany chodziłem dosyć często, gdzie z reguły za alkoholem nie przepadam, to Bułgaria była takim wyjazdem, gdzie chodziłem ciągle po alko. No poza dniem odlotu. Ale po prostu to z nudów też robiłem. Jest tylko słabszy. Nie, nie biję sam, nie o to w tym chodzi. Nie, tak to, słuchaj, tak to wygląda, nie, stary, okay, posłuchałem powiedziałem. I tak to chodzi wygląda. O to tak, ja bym ci liścia nie bił, o. Ja bym ci musiał wypierdolić pizdę. No. Ale mnie się, żebyś mi oddał. No tak, bo jakbym oddał, to już byś ty nie, później nie mógł czasy, nic zrobić. Czasy, zaznaczę, twoje czasy nie ważą, nie robię na mnie żadnego, nie będą robić na mnie żadnego wrażenia. Zobaczysz w sobotę. Dobrze, tylko tłumaczę. Tobie musiał... Ogólnie chyba kategoria wagowa między nimi będzie zbliżona, czy nie? Jest jakaś informacja na ten temat, na High League'u?
Heilig. Bo tak wizualnie mam wrażenie, że Denis jest z niego dużo, dużo większy. Jest, walki. 95 kg kontra 110. Kurwa, to nie aż taka różnica. Myślałem, że jest większa dużo. 10 kg różnicy. Okej. Tak szczerze myślałem, że ten Don Diego będzie ważył zdychę mniej niż waży. W sensie, że będzie różnica około 20 kg. Choć mi jest 15 chyba. 15. To w sumie byłem blisko. Wzrost podobny. Chciałbym zajmować pizda. A jak ci zajmie pizda? To 15 to sporo. No i też biłeś bułę, rozumiesz? Biłeś łokcia. Wyłamie ciszczenę i nie będzie walki. Nie będzie walki. Tak jak powiedział mój ojciec wczoraj. Dostanę pieniądze, ty dostaniesz pieniądze, możemy tu wyjść na solówę. Dobrze, kurczę, twój tata jest, nie? Ale to w sumie ty, to może... Może widzowie, kurczę, może was, może poproszę o to. To może zmieńmy, kurczę, te memy z noszacy i będzie teraz Denis i tatę. I będą takie nosacze, Denis i tatę, bo tatę powiedział. Ale dlaczego porównujesz mojego ojca na przykład do Murańskiego na przykład? Nie, dlaczego porównuję? No powiedziałem, że Fejma... Ale boli cię to? Powiedziałem, że Fejma Murańskich, a Heilig ma Załęckich. No ma, i co? Przeszkadza ci to w jakiś sposób? Zazdrościsz nie, może? Dobra, ale jedna z najlepszych walek, jakie można było zorganizować, nie oszukujmy się. Murański walczył, jego tata też walczył. Załęcki walczył, jego tata też będzie walczył. Jak ktoś by zorganizował walkę dwóch na dwóch, to byłby hit sprzedażowy. No kurwa, no nikt mi nie powie, że to by nie oddało, to by w chuj oddało. Moim zdaniem tego nigdy nie zorganizują, ale to byłoby tak kurwa dojebane widowisko, że ja cię pierdolę. To by było piękne. To by była historyczna walka. Ja w tym momencie być może podsuwam wam Federacją Heilig bądź Fame, bądź to kogoś się zainteresuje. Zajebiste złoto sprzedażowe. W klatce ta, ale tak to stypa by była. Czemu niby stypa? Właśnie byłoby zajebiście na całej długości. Kurwa, ty widziałeś konferencji Murańskich? Oni też są w chuj wygadani. Napierdalaliby się i słownie, i w walce też by się napierdalali. I w sumie wagowo chyba też wypadają w miarę zbliżenie. Egzekucja na Murańskich? No nie oszukujmy się, no faworytem... Faworytem byliby Załańscy na pewno. Ale walka byłaby dobra. Tylko, że Denis chyba trenuje od dzieciaka, nie? Ten Murański młody trenuje nie wiem ile. Parę lat. A MMA Street to chyba 2 lata. No z drugiej strony walczył z Alanem, który też chyba trenuje z 10-15 lat. I z nim wygrał. Więc w teorii no, mógłby podjąć rękawicę. Xayo Nitro też miało być złotem sprzedażowym i hitem konferencji? Kurwa, wydaje mi się, że hitem sprzedażowym jednak byli. A hitem konferencji? No nie byli, no. No nie byli, no nie ma co się czarować. Konferencja Xayo z Nitrem nie była na jakimś wysokim poziomie. Ale sprzedażowo na pewno dobrze to się popchnęło. Jeżeli się nie mylę, to Gala Natury wystąpili, pobiła rekord sprzedażowy. Jeżeli się nie mylę, to Xayo był top 1 osobą, która sprzedała, a Sergiusz był chyba top 2 osobą, która sprzedała. Więc hitem sprzedażowym musiało to być. To już lepiej versus Szeliga i Tańcula, tam jakiś zalążek konfliktu i walka byłaby bardziej wyrównana? No to też by była dobra walka. Ale ja też widziałem, że Szeliga coś mówił chyba, że byłby zainteresowany walką z Załęckim, coś takiego, ale mogłem coś przekręcić, ale coś takiego widywałem i to też byłoby dobre, no. Dwóch gości z mocnym pierdolnięciem i dwóch gości, którzy weszliby w wymianę słowną. Ale też podejrzewam, że to nigdy się nie wydarzy. Ja się cieszę, że mojego ojca mogłem wkręcić. Wstają się do 23 koła całą ekipą, czy to więcej od Nitra? Nie, tak, no więcej, no. Tylko nie wiem, czy te liczby są dokładne, nie wiem, czy to jest oficjalne, ostateczne info, że sprzedał 23 koła, czy nie sprzedał więcej, nie wiem tego. Chyba to są wstępne informacje, mieli to jeszcze jakoś podliczyć, czy coś, nie wiem. Jeśli chodzi o reflinki, to pierwszy był Xayo, potem Sylwek, a trzeci Sergiusz. Mi się wydaje, że nie. Wydaje mi się, że nie. Że drugi był Sergiusz. No, ale, no nie pamiętam, no tą grafikę widziałem, ale nie pamiętam.
Tylko ogólnie ta grafika była dziwna, bo na przykład tam trąby w ogóle na tej grafice nie było widać, więc to chyba nie są jeszcze oficjalne informacje, tylko jakieś tam wstępne podliczenia, coś takiego. Nie wiem. Widziałem jakąś wymianę zdań na Twitterze między chyba Zebo i Wardęgą. Przepraszam, nie Wardęgą, a Boxdelem. I Boxdel tam napisał, że udostępnią wyniki dla Zebo, żeby miał wkład do nich. Coś takiego widziałem. Więc wtedy pewnie będą dopiero oficjalne informacje. Czekajcie, sobie Facebooka sprawdzę, bo z jedną osobą pisałem i muszę coś sprawdzić. Chociaż nie podejrzewam, że... Dobra, nie spierdala. Dziś w High League, kurwa, no, ziomek. Fajnie, cieszę się. Wszystkim dajesz pracę, nawet dojdzie. Jak możecie się łatwo domyśleć, to była rozmowa z kobietą. Jak można się łatwo domyślić, zaliczyła kolejną odklejkę, więc wyłączyłem Facebooka, już nie odpisuję. Ja pierdolę, dogadać się z kobietami czasami to jest... Hit, kurwa. Dlaczego jakieś kurwania chujowe dajesz? Diego, natomiast czy ty to doceniasz, że jesteś bardziej szanowany niż Alan? Bo i tata, właśnie to był cytat, nie uderzysz Diego, bo szanujesz dlatego go bardziej od Alana. Dlatego jeszcze raz powtórzę, że poczekaj, musiałbym go znokotować po prostu ciężko, musiałbym zdać mu pizdę, żeby paść, ale by do tej walki nie doszło, rozumiesz? Mhm. Nie doszłoby do tej walki, a mi bardzo zależy, żeby doszło. Bardzo mi zależy, bardziej kurwa niż tobie, żeby wszystkim udowodnić niedowiarką, że cię rozpierdolę tego 4 czerwca, rozumiesz? I teraz okay. Pytanie do ciebie, Diego, bo to ja w jakiś sposób powód. Jest pokazanie szacunku, że i tata Denisa Dawid-Załęcki i Denis... Odnośnie właśnie do takiego wypłacania sobie list, to jest jedna rzecz, której nie rozumiem na High League'u. A mianowicie tego, gdzie stoi ochrona. Kurwa, w momencie, w którym była pierwsza konferencja High League, goście z pierwszego panelu 3 razy do siebie doskoczyli. No kurwa, jak? Dlaczego na środku nie stał ochroniarz, który mógłby ich rozdzielić? A co jeżeli by się nagle okazało, że jeden drugiemu robi krzywdę, dochodzi do jakiejś kontuzji i nie ma walki? To jest jedna z rzeczy, których nie rozumiem na High League'u. Słyszałeś, że jakaś dziewczyna z ekipy ma walczyć na fejmie? Nie słyszałem. Nie słyszałem, ale jakbym miał stawiać, powiedziałem, że Marcysia. To była ustawka, żeby były dymy? No tego nie wiem. Ale istnieje takie ryzyko. No bo wiecie, no kurwa, no załóżmy, że nie ustawiamy ochrony gdzieś tam na stanowiska w gotowości. Okej, nie musimy. Nie musimy. Ale jak to kurwa jest, że raz do siebie dobiegają i nagle ktoś nie stoi, ich nie rozdziela? No to jest dla mnie dziwne. Dziwne. To jest jedna z rzeczy, która mi się no, autentycznie nie podoba, nie? Mówią, że no jesteś dużo bardziej szanowany, jesteś bardzo mierz zawodnikiem i za każdym razem też to pokazują. Ja myślę, że to jest strach, a nie szacunek. Ale jak, dlaczego strach, gościu? Dlaczego strach? Zaraz dajmy to i ci wypierdolę w pysk. Jaki strach? Ale za każdym razem mówisz, ale zaraz zrobię strach? To, ja nie czuję choć wyjdziemy strachu, na solo, wiesz, tyle razy mi grozisz i tyle razy mnie zapraszasz do czegoś. Ja się nie boję z kim się bić. No dobra, ale cały czas mnie zapraszasz na solówkę, cały czas mówisz, że mi wyjebiesz, cały czas mówisz, że coś zrobisz. I jeszcze nic z tego nie zależy, bo dlatego zrozumcie to, że mi zależy, żeby na tej walce doszło. No to dobrze, no to, zależy mi no to bardzo... skądś już wiesz, te swoje jakieś po prostu głupie nie. Gadki, wiesz o co chodzi? Wiesz o co chodzi? Że jak cię rozjebie teraz przed halą, no. Powiesz, że cię rozjebie w 15 sekund, ulica, no. Ulica ulicą, ring ringiem. No. No tak i? I nie będzie walki. No i po prostu nie będzie kurwa walki. I co powiedzą wszyscy? Denis rozjebał Don Diego, z Partyzanta pewnie, albo od tyłu? Jak, że go rozjebał, bo się go obsrał walki z Don Diego. Stary, ty może... Tak by ludzie ty gadali. Jeszcze, ty może jeszcze bądź reżyserem, kurczę, że już od razu no, reżyserowałeś no, coś kurwa, takiego. Tak to wygląda. Bym cię rozjebał, byś był niezdolny do walki. Ludzie by mówili, a co by było, że ja się obsrałem. A jakbym to jednak ja ciebie rozjebał, to co by wtedy było? Rozjebałbyś mnie przypadkiem. Jedynie co, przypadkiem. Dobra, to ja widzę... Kurwa. Ja widzę zajebiste rozwiązanie w tej sytuacji. Można zrobić w ten sposób... że rewanż będzie na gołe pięści. I to też by oddało. Bo w sumie gołe pięści to solówka. Gołe pięści w oktagonie to taka solówa, nie? Czyli tak jak biją się na gromdzie. Bardzo zależy, żeby doszło. Bardzo mi zależy, bardziej kurwa niż tobie. To po... Dlaczego strach, gościu? Dlaczego strach? Zaraz ja nie doszło. No to dobrze, no to, zależy mi no to bardzo... skądś już wiesz, te swoje jakieś po prostu głupie nie. Gadki. Wiesz, o co chodzi? Ja wiem, że Diego bił się na gołe pięści, no ja wiem, że on jest mistrzem gromdy. Bo wiesz o co chodzi? Że jak cię rozjebie teraz przed halą, powiesz, że cię rozjebie w 15 sekund. Ulica ulicą, ring ringiem. No tak i?
I nie będzie walki. No i po co? Prostu nie będzie kurwa walki. I co powiedzą wszyscy? Jebałem. Ludzie by mówili, że się obsrałem. A jakbym to jednak ja ciebie rozjebał, to co by wtedy było? Rozjebałbyś mnie przypadkiem. Jedynie co, przypadkiem. Ale co by wtedy było? Trudno, wstałbym, no wziąłbym rewanż. Co by wtedy było? Co by wstałbym, w internecie wziąłbym rewanż od razu, ale co by, na momencie. Internecie? Co by w internecie mówili? Ale po co wywlekać to na internet? No ale skoro ty mówisz, że skoro jak... Na Grom za to nie soluwa, w Grom, gdzie nie ma parteru? No tak, no nie ma parteru, ale Denis preferuje walkę w stójce i ten. I Don Diego też preferuje walkę w stójce, więc podejrzewam, że raczej w stójce tak częściej by się chcieli bić. Jakby miał obstawiać, to myślę, i mam też taką nadzieję, bo to by dało największe widowisko, aby chłopaki się napierdalali w stójce. Byś mnie rozjebał, by nie to doszło w internecie, do walki. By nie doszło do walki. To się wiecie, biło się w MMA, ale to było na zasadzie, który z nich padnie, to drugi go dobije. Super. Jakby zaczęli się bawić w parter, to widowisko byłoby gorsze, nie? Podejrzewam, że będą bili się w stójce. Walki i by powiedzieli, że kurczę, a Denis go rozjebał i tak dalej. A jak ja bym z tobą wygrał i nie doszłoby do walki, to co by w internecie powiedzieli? Doszłoby do walki. Ja wychodziłem do walki z gnojem, kurwa, w finale pewnej federacji. No tak, no to prawda. W Gromcie różnica jest taka, że tam dają komuś wstać, jest liczenie. No, to jest racja, nie? Więc nie można tej walki skończyć na takiej zasadzie, że kogoś podłączysz i starasz się go wyłączyć, bo kogoś podłączyć i może sobie upaść. Dlatego MMA, moim zdaniem, moje prywatne zdanie, najlepsza formuła, jaką można byłoby zrobić, to walka w K1 na jakiejś gali freakowej, nie mówię o ich walce, ale ogólnie, z możliwością dobicia kogoś, kiedy upadnie. Dobicia ręką na przykład, jakiś taki ground and pound, to by było spoko. Że knockdownujesz i jesteś w stanie ten knockdown przekuć w wygraną, nie? Walk nogę pięści ze złamaną ręką. W trzech miejscach. Ale... Łatwiej podłączyć go ręką niż w piąstkówkach. Stary, te piąstkówki, kurwa. I jak trafisz, to i tak znokautujesz. To jest jak trafisz w punkt, nie? I tak znokautujesz, to znokdownujesz. No. To te rękawice nie są wcale duże, mimo wszystko. Kopa na głowę? Nie, no bez przesady. To też, żeby komuś się krzywda nie stała. Ja uważam, że sport jest nadal sportem. Ja na przykład nie życzyłbym nikomu, żeby kurwa skończył z jakąś trwałą kontuzją, z jakimś kurwa uszczerkiem na zdrowiu. Dla mnie najbardziej optymistyczny scenariusz, ja wiem, że ludzie lubią krew, lubią dymy, kurwa, ale najbardziej optymistyczny scenariusz jest taki, że dwóch mężczyzn wchodzi do klatki kurwa zdrowych i wychodzi zdrowymi. To, że któryś z nich po prostu będzie wynoszony na noszach, bo będzie skończy się nokautem, to nie życzę mu żadnych konsekwencji potem kurwa zdrowotnych, nie? Więc nie chciałbym, żeby na przykład soccer kiki były dozwolone. To jasne, to się fajnie ogląda. Ale nie fajnie się to kurwa dostaje, nie? Ja uważam, że jednak zdrowie w tym wszystkim jest najważniejsze. Sport to sport. Wychodziłem. Co w związku z tym? Ja bym wyszedł do walki. A ja nie wychodziłem? Z połamanymi rękami? Gdzie? No to na Gromdzie, choćby nawet do finału z Maximusem. Z czym kurwa? Nie można bić połamanymi rękoma, chłopie. Ty jesteś pierdolnięty jakiś? Czyli ty wyszedłeś nie bijąc, chłopie. No. Uderzyłem prawą ręką, chociaż raz uderzyłem? Nie uderzyłem ani razu. Co ty, a ty kurwa napierdalałeś się dwiema, chłopie. Jesteś za mała ręka. Walka na noże mogłaby być spoko. Weź się kurwa. Dobra, wypierdalasz to, masz bana. Bez beczniku, jebany. Czekajcie, ja jej odpiszę w sumie. Czy odpisał Denis na Instagramie? Nie wiem. Wątpię. Mogę sprawdzić, jak chcecie. Myślę, że mogę nawet zaargumentować, kurwa, swoje stanowisko. Jasne, nie rozumiem takich, kurwa, rzeczy i nikt mnie nie wytłumaczy, że mam je rozumieć. No, nie rozumiem. To nie jest świat, w którym chciałbym uczestniczyć, to nie jest mój świat i dla mnie taki argument jest słaby i tyle. Nie napisał.
jedną walkę za złamaną ręką walczyłem, stary. Na ja mam śrubę wkręconą w kość Beneta. Okay. Na turnieju we Włoszech właśnie sobie w pierwszej rundzie właśnie z zawodnikiem złamałem kciuk. Dobrze, nie wiem, rozmawiamy teraz o tej federacji. Dokończyłem wtedy tą walkę i gdyby udało mi się zmieścić rękę do rękawicy, bo oczywiście był duży obrzęk, gdyby udało mi się zmieścić rękę do rękawicy, ale nie walczyłeś, to wyszedł do finału. Koniec końców, nie walczyłeś. Dokończyłem tą walkę, czyli początkiem pierwszej rundy, czyli było 5 minut było walki normalnie ze złamaną ręką, tak? Więc okay. Widać, gdzie jest wolność słowa. Dlaczego się waha? Nie dokończyłem. No przecież go nie zbanowałem, kurwa, ja nigdy widzów nie banuję. Ja tylko dla beki mówię, masz bana, nie daję bana prawie nigdy. Bana daję tylko wtedy, jak ktoś napisze jakiś skrajnie głupi tekst typu, nie wiem, chuj ci w dupę, frajerze, jebać twoją mamę. No to daję mu permanent, o tym nie mówię, bo to kurwa szkoda śliny na idiotę. Dokończyłeś walki. Dlaczego nie dokończyłeś walki? Teraz jak powiedz. Nie dokończyłem? Dokończyłem i wygrałem tą walkę. Mówimy nie... o wygranej z Maximusem, tak? Ale co mówisz, że nie mogłeś wejść ręki do rękawicy, bo nie zrozumiałem, wiesz? No właśnie, tłumaczę ci. Do następnej walki? Tak, to była już walka finałowa, następna. Okay. Nie zmieściłem ręki do rękawicy, dlatego nie wyszedłem do finałowej walki. A nie dlatego, że bolało. Rozumiem. Poza tym, jeżeli chodzi o Gromdę, no to do walki z Maximusem wychodziłem tak samo, ze zwichniętym kciukiem. No i nie wiem, tak zupełnie poważnie, ktokolwiek zrobił tego shota, to niech się kurwa nauczy shoty robić. Co to ma być, kurwa? Najlepsze momenty High League 3. I kurwa 11 minut film longiem, 60 tysięcy wyświetleń. Twitch shoty życia. Kurwa, człowieku, naucz się shoty robić. Dipu tego widzę nawet nie wypomniał. To jest zdarzenie dwóch światów. Diego, po prostu gratuluję ci, że to znosisz. No jest to zdarzenie dwóch światów, to prawda. Ja... Kurwa, no dla mnie jest to turbo dziwne. Są zasady, których ja osobiście nigdy nie zrozumiem. Nie wiem, mi wpojono inne zasady i nie potrafię się zgodzić na argument siły na przykład. Zależy wiadomo od sytuacji. Ja nie twierdzę, że nigdy nie dałem się z równowagi wyprowadzić. Ja nie twierdzę, że nigdy nikogo nie uderzyłem. No kurwa, no zdarzało mi się, no zdarzało mi się. Z reguły jak byłem podpity, to jakieś tam awantury zazwyczaj słowne, kurwa, były. Ale jak na co dzień gdzieś tam no nie jestem pod wpływem nie wiem, alkoholu, który bądź co bądź jednak zwiększa agresję, to ja jestem spokojny i jestem zwolennikiem rozmowy przede wszystkim.